Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj mam dla was kilka informacji. Po pierwsze, kod startowy na nowy serwer europejski 14 oraz serwer amerykański 1. Dokładnie tak, ten kodzik będzie działał na obu serwerach. Po drugie, jeszcze kilka informacji odnośnie naszego startu na nowym serwerze amerykańskim 1. No i po trzecie, rework Łowcy Demonów oraz Druida, który już oficjalnie został zapowiedziany. Oczywiście podzielę ten film na podrozdziały, no i każdy sobie obejrzy to, co go akurat interesuje. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i możecie pisać w komentarzu po pierwsze, co sądzicie o tym reworku Druida i Łowcy Demonów, ale oczywiście zaraz do tego przejdę. No a po drugie, czy gracie na pierwszym serwerze amerykańskim, czy może na 14 europejskim? Jeżeli tak, to jaką klasą postaci, jaki styl gry? Chętnie sobie poczytam, piszcie w komentarzu. No i oczywiście pamiętajcie, żeby kupować grzybki z kodem Neutral. Teraz startują dwa serwery zamiast jednego, więc jeżeli gracie właśnie czy tu, to kod startowy, w sensie pakiet startowy, pakiet twierdzy, może jakieś grzybki, cokolwiek, co tylko kupujecie właśnie na stronie home.syfygame.net, to kupujcie z kodem Neutral. Wysyłajcie do mnie screeny, jak używacie tego kodu, na Instagramie, na mailu, na Discordzie, gdzie mam tylko wygodnie, do giveawayów, które są co miesiąc, teraz będzie jakoś w połowie sierpnia. Tak czy inaczej, no mówię, wy na tym nic nie tracicie, wpisując ten kod. Ja z tego dostaję 5% od kwoty, którą wy zapłacicie, więc jeżeli kupujecie pakiecik za 100 zł, to ja mam z tego 5 zł. No a oczywiście możecie wziąć udział w giveawayu i jeszcze coś wygrać. Dziękuję wam pięknie za wsparcie, dziękuję za używanie kodu. Wszystko macie na banerku na górze, czyli jest to oczywiście oficjalny sklep internetowy home.syfygame.net, no i kodzik Neutral, tak jak już mówiłem. Dobrze, przejdźmy na szybko do kodu startowego na nowy serwer. Jest to, jak sami widzicie, Neutral myślnik 2 in 1. Tu macie napisany ten kodzik, wszystko jest na ekranie. No i co on daje? Szczerze mówiąc, nie dostałem informacji, co on daje, ale zgaduję, że to samo, co każdy kod startowy do tej pory, czyli jest to oczywiście nieśmiertelka, jest to gryfosmok i jest to 100 szczęśliwych monet. Kodu można użyć tylko do 20 poziomu, więc najlepiej od razu, jak ten serwer wystartuje, czyli teraz w tym momencie, jak ten film wlatuje na kanał, to najlepiej od razu wejść sobie, użyć tego kodu i po prostu mieć to z głowy, bo potem zapomnicie, wbijecie szybko 20 level, no i kodzik wam przepadnie. Więc mówię, kodu można użyć tylko na serwerze europejskim 14 i na serwerze 1 amerykańskim. Działa na te dwa serwery, dlatego że jest to kod startowy, one są nowe. No i oczywiście do 20 levela. Jeżeli chodzi o Gryfosmoka, to on się łączy z tym z pakietu startowego. Z pakietu startowego Gryfosmoka dostajecie bodajże na chyba miesiąc, na 4 tygodnie, no a z tego kodu macie jeszcze na 2 tygodnie, także łącznie Gryfosmoka macie na 6 tygodni. I jak tego kodziku użyć? Już wam tutaj pokazuję. Wchodzicie na swoje konto na serwerze 1 amerykańskim albo 14 europejskim, klikacie plusik obok waszych grzybków, zjeżdżacie na dół i macie kupon bonusowy. Wpisujecie tutaj Neutral myślnik 2 in 1, klikacie daj mi bonus, no i nagrody z tego kodu wpadną wam na pocztę. Wchodzicie sobie tutaj na pocztę, no i macie właśnie nagrody z tego kodziku. No i tyle, oczywiście rozsyłajcie ten kod gdzie się tylko da, po waszych znajomych, po jakichś Discordach, po gildiach, po tam, nie wiem, Facebookach, Messengerach, mówię, gdzie tylko się da, żebyśmy nabili jak najmocniejsze statystyki. I podkreślajcie, że kod działa na obu nowych serwerach, nie tylko na EU14, ale również działa na serwerze 1 amerykańskim, co jest oczywiście bardzo fajne, no bo nie trzeba używać, powiedzmy, jeżeli ktoś się zdecyduje grać na Ameryczce, no to nie trzeba używać jakiegoś tam, wiecie, innego kodu, innego twórcy, tylko mimo wszystko można sobie no, jakby użyć swojego ulubionego, nie? Miejmy nadzieję, że to jestem ja. Wiadomo, o co chodzi. Dobra, teraz przechodzimy sobie do szybkich informacji o serwerze 1 amerykańskim, bo mamy kilka zmian planów. Po pierwsze, zmiana planów, jeżeli chodzi o klasę postaci, którą gramy. Ogólnie tak, jest to w tym momencie zabójca. Dlaczego nie wojownik, już wam tłumaczę. Wygrał wojownik na tej ankiecie, którą robiliśmy na streamie. Tam dużo osób w niej nie brało udziału, to była taka spontaniczna ankieta. No ale wygrał wojownik i założyłem sobie wojownika, jak już sami widzieliście. Jeżeli chodzi o to, dlaczego tutaj została, powiedzmy, zmiana, no to jest to bardzo proste. Wczoraj na streamie ni stąd ni zowąd dostałem 800 zł donata właśnie za zmianę klasy postaci.
Dlaczego? Ano dlatego, że ja trochę narzekałem na tego wojownika, bo stwierdziłem, że będzie, wiecie, no nudno, bo ten wojownik tak szybko nie progresuje, jest ciężki w early game'ie, ciężko się nim klika lochy, no i troszkę narzekałem i Foduk, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, bo to on wysłał tego donata, stwierdził, że jeżeli wyśle mi donata na dwa pakiety duże, czyli dwa razy po 400 zł, no wiadomo, łącznie 800, no to czy zmienię po prostu klasę postaci na zabójcę z wojownika. Ja powiedziałem, że spoko, bo myślałem, że on żartuje, szczerze mówiąc. Ja też to brałem wszystko w formie żartu, nie wiedziałem, że ktoś jest w stanie tyle zapłacić za po prostu zmianę klasy postaci, którą gramy. No i po chwili patrzę, a tu przyszedł donate właśnie 800 zł, więc usunąłem swojego starego wojownika, no i założyłem zabójcę na serwerze pierwszym amerykańskim. I co? I tyle. Jak widzicie, już tutaj wszystko jest gotowe, jest oczywiście neutral, tak jak wcześniej, mamy tego zabójcę, mamy grzybki, mamy awatar, więc już czekamy, można powiedzieć, na start tego serwera. To tak naprawdę największa zmiana, czyli po prostu zmiana klasy postaci, którą będziemy grać. Gildia jest już zapełniona od tak naprawdę wtorku chyba wieczora, bardzo szybko nam to poszło, także startujemy oczywiście z naszą gildią, no i dzisiaj w tym momencie na Twitchu trwa stream. Jak wy oglądacie ten film, jak ten film wlatuje o 16 na kanał, to na Twitchu od godziny 15 do 21 trwa stream, który no głównie ze startu nowego serwera amerykańskiego pierwszego, na którym sobie ogrywamy ten serwer i tak dalej, więc jeżeli ktoś jest chętny, to zapraszam serdecznie w tym momencie na mojego Twitcha, tam sobie streamujemy. Dobrze, tyle, chyba tyle jeżeli chodzi o informacje odnośnie serwera pierwszego amerykańskiego, co tu się pozmieniało. No i przechodzimy do tego, co chyba większość osób najbardziej interesuje, czyli rework druida oraz łowcy demonów. Dokładnie tak, wczoraj o godzinie 18 zostało to oficjalnie potwierdzone, zostało to oficjalnie zapowiedziane, że serwer beta właśnie ze zreworkowanym druidem i łowcą demonów startuje. No i teraz tak, już wam pokazuję tą informację, żeby tutaj nie przedłużać. Pyk. Takie coś dostaliśmy właśnie wczoraj o godzinie 18. Lecimy. Zamknięty test beta, zmiany u druida i łowcy demonów. W tej becie testujemy zmiany w profesji druida. Teraz, gdy jest on w formie niedźwiedzia i aktywny jest gladiator, druid zadaje zwiększone obrażenia. Dodatkowo w formie orła atak pikujący jest wykonywany razem ze zwykłym atakiem, ale obrażenia zostały zmniejszone do 61%. Wcześniej było to 77,5%. Ponadto naprawiono błąd, aby zapewnić, że ciosy krytyczne w formie niedźwiedzia będą teraz zadawać oczekiwane obrażenia krytyczne. No i tyle jeżeli chodzi o druida. No jeżeli chodzi o łowcę demonów, jest to niewielka zmiana, niby niewielka, bo tylko jedna. Szansa na odrodzenie łowcy demonów zmniejszy się teraz o 11% po każdym wskrzeszeniu. Wcześniej redukcja wynosiła 2%. Także no, o wiele mniejsza szansa na kolejne wskrzeszenia. Jezu, jak się zapetłałem. O wiele mniejsza szansa na kolejne odrodzenia, na kolejne wskrzeszenia u tego łowcy demonów, jak sami widzimy, jak to jest tutaj napisane. No a jeżeli chodzi o druida, no to głównie problem był taki, że po prostu gdy ten gladiator, czyli trener w podziemiu dochodził, gdy już te podziemia były odblokowywane, to im wyższy poziom tego trenera, tym druid coraz bardziej tracił, bo coś tam było, że ten trener z podziemia nie działa właśnie na druida. Więc jak powiedzmy już obie, był już serwer na takim etapie, gdzie już wszyscy powiedzmy topowi gracze, czy tam nawet gracze eko mieli trenera na poziomie 15, no to druid na takim etapie bardzo, bardzo mocno tracił. Teraz ma to zostać naprawione, ma to już być ok, no i ten druid ma dobrze działać. Dlatego też właśnie ja sobie druida zostawiłem na serwer EU15, czyli taki, który wyjdzie myślę, że no za półtorej miesiąca, maksymalnie za dwa miesiące, bo po prostu bardzo jest duża szansa, że ten druid już będzie naprawiony i będzie się nim fajnie grało. Dlatego też stwierdziłem, że teraz nie będę ruszał druida na tym serwerze pierwszym amerykańskim, tylko poczekamy na EU15, tak jak to miało być dotychczasowo. Także no druid oczywiście buff w ogólnym tutaj rozrachunku, no a łowca demonów nerf z racji tego, że teraz jest OP. No i mamy tu jeszcze kolejne informacje, fakty dotyczące zamkniętych testów beta. Aby dać wam szansę wzięcia udziału w zamkniętych testach beta, rozdamy klucz z określoną liczbą rejestracji 500. Obowiązywać będzie zasada kto pierwszy, ten lepszy. Oznacza to, że jeśli limit został osiągnięty, nie będziecie mogli utworzyć konta, czyli maksymalnie 500 osób będzie mogło testować. Jednakże niektóre kody osobiste mogą być rozpowszechniane na Twitchu lub YouTube, miejcie oczy otwarte. Zamknięta beta rozpocznie się w poniedziałek 12 sierpnia o godzinie 12 i potrwa tydzień. Dokładnie w przyszły poniedziałek będzie właśnie ta beta, no i ja postaram się wam coś z tego nagrać i zobaczyć, jak to będzie działało. Chociaż no wszystkie zmiany mamy już tu wypisane na górze w tej informacji, więc
chyba nic więcej się nie dowiemy, ale może jakiś filmik z tej bety sobie ugotuję. W ramach zamkniętej wersji beta chcemy ustalić, czy zmienione wersje druida i łowcy demonów mają odpowiednią siłę w porównaniu z innymi profesjami i czy istnieją aspekty tych profesji, które wymagają poprawy. No i oczywiście w zamkniętej becie nie ma ograniczeń w zakresie profesji, przypisany poziom postaci wynosi co najmniej 300, odblokowane są również następujące funkcje, wszystkie zwoje u wiedźmy, wszystkie klucze do lochów, zarządca areny, twierdza, podziemie, pupile, no i całkowicie jest uzupełniony klaser dokładności. Handlarz grzybków oczywiście nie będzie dostępny. Także no beta taka, do jakiej się już przyzwyczailiśmy z przeszłości tak naprawdę, taka jaka była kiedyś. W każdym razie no mówię, fajnie, że coś się dzieje, fajnie, że no tak naprawdę teraz największy problem, czy to druida, to był właśnie ten trener w podziemiu i to, że druid był ogólnie za słaby, na łowce demonów jest aktualnie za mocny, więc fajnie, że z tym coś robią. Przydałby się jeszcze jakiś rework wojownika, no i myślę, że wszyscy by byli ukontentowani, ale to może kiedyś w przyszłości. W każdym razie to informacje co do bety, no i jeszcze w formie ciekawostki widziałem, że Milado wstawił na Discorda porównanie, takie trzy kolumny z szansami na lochy, no i mamy tak, po lewej stronie mamy łowcę demonów obecnego, który teraz jest w gierce, czyli tego zbyt mocnego, po środku mamy łowcę demonów z tej zbliżającej się bety, czyli już tego znerfionego, no i po prawej stronie mamy zwiadowcę. I tutaj możecie sobie porównywać szanse na lochy, ja zerknąłem na to, no ale dużo zależy od tego, z jaką klasą postaci się bijemy. Na przykład, no nie wiem, z magami, no to oczywiście szanse są bardzo podobne na wszystkich trzech wariantach, we wszystkich trzech kolumnach, no ale tutaj jak sobie sprawdzimy, powiedzmy, nie wiem, paladyna, Fatty Piloła z karuzeli z idolami, no to ten obecny łowca demonów ma na niego 24%, łowca demonów z bety, który ma być znerfiony, ma 22%, no a zwiadowca ma 21,5%. Tutaj sobie możecie zatrzymać filmik, porównać te szanse, ja się nad tym aż tak nie będę rozwodził. I jeszcze na koniec ostatnia informacja, dlatego że osoba, która tak na dobrą sprawę wymyśliła właśnie, jak ten łowca demonów ma zostać zmieniony, żeby nie był zbyt OP, napisała, że jeżeli łowca demonów wejdzie do gry w takiej formie, w jakiej będzie na tym serwerze beta, który wystartuje w poniedziałek o 12, no to tutaj wam cytuję, nowy łowca demonów będzie miał niemal takie same osiągi w lochach jak obecny zwiadowca. Czyli te dwie klasy postaci nie będą się niemalże niczym różnić. I tyle. I tak naprawdę tyle. Te dwie klasy postaci będą po prostu takie same w lochach, czyli już łowca demonów nie będzie zbyt OP, co oczywiście się szanuje i co jest na duży, duży plus. Tyle ode mnie. Piszcie w komentarzu, czy gracie na nowych serwerach. Jeżeli tak, to tak jak mówiłem, jaką klasą postaci właśnie, czy gracie na grzybkach, czy free to play, chętnie sobie poczytam. Piszcie również, co myślicie o tym reworku, który już został zapowiedziany. No i co? Oczywiście kupujcie grzybki z kodem neutral, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Kciuka w górę zostawcie, suba z dzwonem zostawcie, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi. Zapraszam was na streama, który w tym momencie trwa na Twitchu ze startu nowego serwera. Teraz pewnie głównie na kanale będą pojawiać się filmy właśnie z nowego serwera amerykańskiego pierwszego, gdzie sobie będziemy klikać. Także widzimy się już niebawem tak naprawdę, już może nawet dzisiaj w nocy w jakimś tam kolejnym filmie pierwszym właśnie z tego serwera. No i chyba tyle, a już od razu wam zapowiadam, że na serwerze EU15, który wyjdzie maksymalnie do 2 miesięcy, tak mi się wydaje, będziemy grać druidem i zobaczymy, co z tego druida wyjdzie po tych wszystkich poprawkach i po tym serwerze beta. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, to by było na tyle, trzymajcie się i cześć!